Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi Marshall i Drakon. I zapraszam do naszego Zagrajmy Razem w Władca Pierścieni Powrót Króla. No to Czarna Brama. To ja oczywiście Gimniego czy Gandalfa? Głupie pytanie. Pewnie, że Gandalfa. Nie wiem czemu Drakon ma Gimliego na drugim, ale nieważne. Nie wnikajmy w szczegóły. Szczegół. Ty też masz Legolasa na drugiego. No, trochę dziwne. Zamknę to okno, bo razi mi słońce. Nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Tak. Teraz będzie jazda. Wyniki się tak zapisują. Tak, nie wiem co to A nie, ta seria skończy się, kiedy przejdziemy Palantir Sarumana może. Czy będziemy jeszcze expić dodatkowo i tak dalej. Sauron to nie wiem co dodałem, bo Saurona nigdy nie przyszedł. Dobra, zaczynamy grę. No, zaczynamy najpierw od niego. No, on jest prosty. Ja go tym. Kim ja go załatwiłem? Pipinem. Szczerze mówiąc tak. Dobra, ty strzelaj. Fuck. Nie, czekaj. Na Hama wal. Dobra, jesteś bezradny, bo... Fuck! Nie cierpię, kiedy tak skacz. Nie podchodź do niego. Chcę zginąć. Czekaj. Nubą wstęp zbroniony. Jak się ten... No. No to już jest... No idealnie go rozwalić. Jak ja to zrobiłem? Chyba go dobiłeś po mnie. Ale mrocznym wyzwoleniem? Nie przypominam sobie, że mroczne wyzwolenie. Nie, walnęłeś rębaczem. A zresztą kupiliśmy chyba na full. No teraz strzelaj na Hama. Może zdobędziesz tryb perfekcyjny. Jestem snajperem. Raczej nie. Ale próbować warto. Dobra, warto na dzień dobry ich przywitać ten. W taki oto sposób. Aha, kapuję. Paw. Na Hama wal. No. Uwaga na... Ła. Joram. Ej, ty już dobry nabijasz, jak tak na Hama walisz. Ja to jednak farcę, cały czas... Satan! A macie. Dobra, brak pomysłu na błyskotliwy komentarz. Nie. O, idzie pierwszy boss, którego mamy rozpierdolić. Nie lubię ich za cholera, bardzo. Przez ten tłum go nie sięgnę. Właśnie znowu mroczne wyzwolenie zrobiłem. Nie wiem jak. Może on jest właśnie na tych takich większych. Znowu ci się strzały skończyły. No widzisz, tak to jest, jak się wali na Hama. Pawnd. Nie w formie z tą mnie słońce razi ten. Ej, mistrzu cięte riposty, zgaś słońce. Mnie razi. Znowu. Oj, Sterlingowie nawet wchodzą już. Czyli ludzie. Źli ludzie z południa. Wiesz, są jeszcze Horadrimowie. Horadrimowie. A i Sterlingowie, jak sama nazwa wskazuje, są ze wschodu. Serio? No, Easter. A, East. Jakby co, i ty się uważasz za Amerykanina. Siedź cicho. Żyję w Polsce od 13 lat. To co się dziwisz? Od kiedy to ty masz 13 lat? Zamknij się, mam 17 lat. Ała. Znowu. Nie wstawaj.
Spróbuj. Ja się nadaje nawet do leczenia. Czekaj, gdzie jest Aragorn? Ja się nadaje nawet do leczenia chyba. Gdzie jest Aragorn? Cholera, gdzie on jest? Tam jest Gimli jakby co. Tam jest chyba. Dobra, mam go. Gdzie jest? A, tu jesteś. O cholera. Czekaj, ja go będę remontować. Jak tam chcesz. No i tak walę z daleka, nie? Dobra. Kogo my tu wsywalić? Gim. Dobra, Gimli zacznie tracić ten. A masz. Dobra, okej. Okay. Dobra, już jest zremontowany. Jeżeli Gimli zacznie tracić masowo HP, to znaczy, że przyszedł do niego boss. Warto na to zwracać uwagę. Właśnie w tym jest to trudna gra. A ty masz fajne trudne strzały, gra. Strzały Valarów. Nie interesują mnie, jak się nazywają, ważne tylko, żeby działały porządnie, jak trzeba. O, następny. Numer 3. Dzięki. Dobra. Znowu się skończyły strzały. Zostaw go. A masz. A ja? Dobra, sorry. Strzałem mam w ręku zamiast miecz. To jest ten bug, jeżeli Aragorn wymieni łuk kiedy ten, w momencie filmiku, no to zamiast miecza ma strzały. No wiesz, to jest dosyć stara gra, także... No nie dopracowali takich. Kto by się tym przejmował? Właśnie. No. O, boss będzie tu, tędy wychodził. Aha, no dobra. Musiałeś zawsze mieć rację. No. Kas. Jeszcze, uwaga, jeszcze jeden. Nie wiem, jak się nazywa ten boss. Masz go. Noż w twarz, żeby nie ta amunicja to miałby. No wiem. Oj. Amunicja w tym Gimli ma chyba kłopoty. Dobra, no to ruszmy się do tego Gimliego. Albo nie poradzę. Ale już! Dobra, daj mi go. Dobra. Chodź tu, gnoju. Ja poszukam tego karypla. Zaraz zginę, a ja nie chcę ginąć. A masz! Uff. Zawsze stresuję na tym lewie, nie wiem czemu. Z lewej. Spoko, dobrze nam idzie. Najgorsi są ci ludzie. Ci ludzie są bardzo masywni. Ludzie z wschodu. Co ja gadam. Haradrimowie wyglądają trochę jak ninja chyba, jak dobrze no pamiętam. No troszkę. Fuck. Niedobrze, pomóż! Czekaj, muszę wycelować. Dobra, pierdziut. Pierdzielić celowanie. Dobra, mniejsza o to, kto go zabije. Trzeba jak najszybciej skończyć ten lew. To był ostatni chyba. Z bossów. Chyba. Rety. Tak, racja. Ależ poświęcenie. Dobra, teraz najtrudniejszy, bo tutaj można łatwo deadnąć. A ty masz małe problemy. Dobra, trzeba go ich podpalić, a potem walić w nich. O, to mamy do tego idealny ten. Amunicję. Gincie. Zostaw mi to. Dobra, nie. Dobra, wybacz. Ja też chcę. Dobra. Trafię go? Dobiję go, bo już naprawdę się boję, że przegramy. Żebyś się nie zdziwił. Dobra, zabiję go już, bo naprawdę się boję. Sorry, że ci zabieram expo, ale... Nie szkodzi, tak gdzieś jak masz niż. I tak mam... A ja mam... I tak ja mam już piąty, a ty masz siódmy. Rety, tak rypiemy, a dla nas nie ma nadziei, szkoda. No ja przynajmniej skończyliśmy ten quest i to jest najważniejsze. Nie za wysoko trzyma to?
Sauron will be upon us, mistaking our audacity for power. Must hold his gaze long enough for the unthinkable to become real. For hope. Miałem kiedyś coś takiego w zapaleniu spojowym. Aha. A to jest taki? Dobra. Też mi się tak. Dobra, nie chcę mi się w teł. Chcę jak najszybciej to jedz głu. O fuck. No zapomniał z tym lewym off. Czekaj, no to mogłeś zobaczyć sobie. Drugi przypadek akurat. No ale przynajmniej wypadliśmy na równo. Słucham. No ty masz siódmy poziom, ja mam siódmy poziom. Słucham. Dobra, masz ósmy. A teraz czeka nas najgorsze. CBX Pitch on Nova. A mianowicie... Wiem, zmiana bohaterów. No. Teraz... Stacy. No, wiesz, Gandalf akurat nie ten. Gandalf jest dobrą postacią, co się dziwić, że... Dobra, teraz... Siódmy poziom od razu. Teraz weź coś ciekawego. Zguba Saurona jest ciekawa. Wiesz. Dawaj na fulla, na fulla. Wszystko mam wydać? Nie, masz jeszcze 20. Płomień Udonu. Mam mi 21, masz jeszcze 7 tysięcy do wydania. Nie mam na co. Na co? Dobra. No trudno, wpierdziut. No siłę zemsty chyba kupię, jak będę już Hobbitem. A propos. A jeszcze, no jeszcze te 7 tysięcy brakujące na potęgę Palantira. Teraz ja może coś wykupię sobie. Mam już 8 poziom. Tylko nie bierz ulepszenia. Tylko nie bierz ulepszenia podwójne strzeje, bo to gówno, bo szybciej tylko szybciej je zmarnujesz. A, siła drużyny, co to jest? O. Ciekawe. Sprzeda się. Pierłęcie piorun. Aż w twarz. I w oko. Dobra, teraz będziemy malutcy. Ciekawe, co w tym czasie robili nasi hobbici.